Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj otworzymy kolejny kalendarz adwentowy. Tym razem będzie to kalendarz Sylweko, chociaż tak jak widzicie będą tu kosmetyki Sylweko, Biolawen, Wianek i Olejk. Kupiłam go chyba za 139 zł bezpośrednio na stronie Sylweko. Wyświetliła mi się gdzieś reklama na Facebooku i stwierdziłam, że muszę zobaczyć, co jest w nim w środku, bo lubię takie naturalne kosmetyki, więc zawartość powinna mi się spodobać. Jak widzicie, przyszło to w takim kartoniku. Miałam dorzucone tak naprawdę mnóstwo gratisów, muszę wam powiedzieć. Od razu jak dodałam kalendarz do koszyka, to wpadły mi same gratisy do koszyka. O, widzę, że tutaj już całkiem fajna niespodzianka na starcie. Jakieś rękawiczki. I co my tu mamy? Ankieta i informacja, co mamy w środku. To odłożymy na bok, żeby tutaj sobie nie podejrzeć wcześniej. No i mamy bawełniane rękawiczki, więc może będzie jakaś maska do rąk. Jestem bardzo ciekawa. No i tutaj mamy patyczek, taką szpatułkę, pewnie do nabierania kremu. No zobaczymy, ale miło się zapowiada. Rękawiczki jak najbardziej na plus. Jak widzicie, kalendarz prezentuje się tak. Jest wykonany bardzo ekologicznie, przynajmniej tak jak tutaj na pierwszy rzut oka się mogłoby wydawać, ale podejrzewam, że tak będzie. Pierwsze okienko. I co my tu mamy? Wszystko chyba będzie popakowane w takie słoiczki. I mamy tutaj w pierwszym okienku Rosadia, balsam do ciała. Powiem wam, że kosmetyki Sylweko i tych innych wymienionych znam, ale nie miałam ich zbyt wiele, więc na pewno większość produktów będzie dla mnie jakąś niespodzianką. Bardzo podoba mi się, że jest to pakowane w tego typu słoiczki, bardzo ekologiczne rozwiązanie. Czas na okienko numer 2, a w nim Rosadia, krem do rąk, więc powiedzmy do kompletu z tej samej serii. Numerek 3. Kolejny słoiczek. Aloesowe peeling do ciała. Jestem bardzo ciekawa, uwielbiam peelingi. O, mamy słoiczek i tutaj, jak widzicie, wypełniony po brzegi. Numer 4. O, tutaj już jakaś odmiana, nie mamy słoiczka, ale za to mamy buteleczkę, a w niej kojący żel pod prysznic i mamy tutaj 10 ml. A jeżeli chodzi o pojemność tych słoiczków, bo w sumie nie zaznaczyłam tego na początku, to mamy 30 ml. Przechodzimy dalej do numerku 5. I mamy chyba słoiczek znowu. O, nawet już mi się przy okazji otworzył. I jest to Wianek łagodzący balsam do ciała. Ciekawe jak pachnie, bardzo ładnie pachnie. I zobaczcie, ja dziwię się, że otworzył mi się w rękach, bo jest po prostu wypełniony po brzegi. Ale był dobrze zapakowany, bo w pudełku nic się nie rozlało. Po prostu jest tak pełny, że pod wpływem wyciągania już ta nakręteczka mi się odkręciła. Czas na mikołajkowe okienko numer 6. I mamy tutaj chyba jakiś znów olejek. I tym razem olejek, marka olej z czarnuszki. Też 10 ml. I tutaj mamy już taką pompkę. Okienko numer 7. I mamy kolejny peeling do ciała. Tym razem marka Wianek. Detoksykujący peeling do ciała. Tak się prezentuje. Ładny kolorek. Jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi. Okienko numer 8. Wianek odżywczy żel pod prysznic. Znów 10 ml. Tamten był kojący. Tutaj mamy odżywczy, więc jest jakaś odmiana. Tylko sobie jeszcze odkręcimy. No i tutaj taka standardowa buteleczka. Fajnie, że jest szklana, więc jak najbardziej super eko rozwiązanie. Nie miałam chyba jeszcze nigdy żadnego żelu pod prysznic w Wianku, więc zobaczymy. Okienko numer 9. Mamy słoiczek i zobaczymy zaraz, co w nim znajdziemy. Brzozowy balsam do ciała od Sylweko. 10. Znów słoik. Wianek odżywczy krem do rąk. 11. Marka Wianek, kojący olejek do ciała. Tutaj pewnie też jest pompka jakaś, tak, jak najbardziej mamy pompkę. No i oczywiście 10 ml. 12.
wianek, intensywnie odżywcze masło do ciała. Ciekawe jak pachnie. Jak widzicie, tutaj też wypełnione po brzegi. Pachnie bardzo przyjemnie. Nie wiem, ciężko mi stwierdzić czym. Ale jest naprawdę całkiem fajny zapach. Zobaczymy jak się sprawdzi. Wygląda na takie dość gęste, więc myślę, że powinno być właśnie takie bardzo intensywne. Była 12, czas na 13. Wianek kojąco-wygładzający peeling do ciała. Zaintrygował mnie bardzo ten kolor, taki niebieskawy, wpadający może troszeczkę w fiolet. I widzę, że są tutaj jakieś pestki, pewnie pestki jakiegoś owoca. Zaraz wezmę sobie ściągawkę, na którą jeszcze nie zaglądałam, ale jest tutaj dołączona do kalendarza. I co my tutaj mamy? Peeling do ciała z drobno zmielonymi pestkami jeżyny oraz cukrem. Wow, więc to są pestki jeżyny. Super. My otwieramy dalej. Okienko numer 14. Tu będzie chyba jakaś buteleczka. Biolewen żel pod prysznic. Jestem ciekawa jak pachnie. Wow. Powiem wam, że nie spodziewałam się po naturalnym kosmetyku takiego ładnego zapachu. Przypomina mi coś z dzieciństwa. Pachnie... Kiedyś były takie napoje winogronowe, taki miały zielony kolor, nie pamiętam już jakie one były marki, ale zobaczmy sobie na tą ściągawkę, czy tutaj jest coś z winogronem? Już patrzę, dodatek oleju z pestek winogron, więc być może dlatego to tak pachnie, ale powiem wam, że naprawdę bardzo przypomina mi ten właśnie winogronowy napój, taki zielonego koloru, który właśnie w dzieciństwie na pewno dużo dzieci go piło. Przepiękne, dlatego od razu mi się skojarzył właśnie z dzieciństwem. Numerek 15. Biolawen balsam do ciała. Jestem bardzo ciekawa. Fajnie, jeżeli pachniałby tak samo jak ten żel pod prysznic, który przed chwilą otworzyłam. Pachnie dokładnie tak samo. Super, już nie mogę się doczekać, aż go przetestuję. To chyba będą właśnie takie moje pierwsze kosmetyki, takie ulubione z tego kalendarza adwentowego, bo powiem wam, że zapach jest naprawdę obłędny, przynajmniej dla mnie. Okienko numer 16. Wianek odżywczy olejek do ciała i tutaj też taka pompka, 10 ml. Na pewno się przyda na zimę jak najbardziej. 17. Mamy słoiczek. Wianek regenerująca kuracja do rąk. Jeżeli będzie dobrze odżywiał, to z pewnością przyda się jesienią i zimą. Mi się ręce strasznie przesuszają. Pewnie stąd te bawełniane rękawiczki, żeby właśnie móc sobie zrobić taki zabieg na ręce. Super, jestem zadowolona. 18 przed nami. I mamy kolejny słoik. Wiecie, mówię cały czas słoiczek, słoiczek. Ja wiem, że niektórzy nie lubią takich zdrobnień, ale ciężko mówić słoik na takie malutkie cudeńko. Ja lubię właśnie takie słoiki. Małe są bardzo urocze. 30 ml. Nie jest za mały, nie jest za duży, więc jak najbardziej na plus. Ale wybaczcie mi, że cały czas mówię ten słoiczek, słoiczek. Ale tutaj właśnie ta wielkość ma zdecydowanie wpływ na to, jak ja to określam. I mamy tutaj wianek intensywnie kojące masło do ciała. 19. Sylweko delikatny żel pod prysznic. Ciekawe jak ten właśnie pachnie. Czuję jakąś taką miętę albo eukaliptus, więc taki może troszeczkę bardziej świeży zapach. Ale na pewno też mi się przyda. Wielki plus właśnie dla marki Sylweko i generalnie dla twórców tego kalendarza za to, że te buteleczki są szklane. Więc wszyscy miłośnicy właśnie ekologii, ekologicznego stylu życia byliby na pewno usatysfakcjonowani tym kalendarzem pod tym względem. My idziemy dalej. Otwieramy teraz 20. Już czuję tutaj pod palcem, że będzie to kolejny słoiczek najprawdopodobniej. I mamy tutaj... odżywczo wygładzający peeling do ciała. 21. Wianek intensywnie nawilżające masło do ciała. No i jak zwykle 30 ml. 22. Wianek ujędrniający olejek do ciała, jak to w przypadku olejków w tym kalendarzu, 10 ml. Mamy tutaj oczywiście też pompkę, więc będzie się wygodnie z niego korzystało. Okienko numer 23. Tutaj coś, co mnie bardzo zaciekawiło, aloesowe, żelowa regeneracja do twarzy, ciała i włosów, 10 ml.
Tutaj pewnie też jest pompka, tak, mamy pompkę, ale zapowiada się dosyć ciekawie, bo i do twarzy, i do ciała, i do włosów. Naprawdę całkiem fajny produkt, dobrze się rozprowadza. I przed nami już ostatnie, 24 okienko. Zobaczymy, czy będziemy zaskoczeni. Mamy kolejny słoiczek, a w nim wianek ujędrniający balsam do ciała, więc będzie do kompletu do olejku, który znalazłam we wcześniejszych okienkach. I otworzyliśmy już cały kalendarz adwentowy, więc możemy zrobić sobie takie naprawdę szybkie i krótkie podsumowanie. Jak widzicie, kalendarz jest naprawdę bardzo taki ekologiczny. Wszystko tutaj jest z kartonu, nie ma nigdzie plastiku. Jeżeli chodzi o opakowania kosmetyków, to tutaj też jak najbardziej na plus pod tym względem, bo wszelkie balsamy, wszelkie kremy są popakowane w słoiczki z metalową zakrętką, takie tradycyjne. Troszeczkę plastiku jest jedynie przy szklanych butelkach, ale to wiadomo, no, ciężko byłoby pompkę zrobić ze szkła czy właśnie jakąś nakrętkę, ale poza tym wszystkie te buteleczki są szklane, więc myślę, że wszyscy tacy fani ekologicznego stylu życia na pewno byliby bardzo zadowoleni z tego kalendarza. I jeżeli chodzi o zawartość, to zebrałam wszystkie produkty razem i podzieliłam je na kategorie, żeby łatwiej było zobaczyć, czego ile było. Tutaj mamy żele pod prysznic, jest ich cztery różne, każdy po 10 ml. Tutaj mamy olejki, też każdy inny i każdy po 10 ml. Tutaj są peelingi do ciała, cztery sztuki, też każdy inny 30 ml. Tutaj są masła i kremy do ciała, 8 sztuk, też każdy po 30 ml. Tutaj produkty do rąk, 3 sztuki, mamy tutaj tą regenerującą kurację do rąk i dwa kremy do rąk. I też każdy słoiczek 30 ml. Do tego bawełniane rękawiczki i ta szpatułka. Mi zawartość kalendarza się podobała. Dajcie mi znać, co wy o nim myślicie. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!